Doktor Nabil Al-Malazi, przyjaciel Polski z Syrii, dzisiaj był obecny, jest obecny przed Sądem Najwyższym. Bronisz Mateusza Piskorskiego. Drogi doktorze, jak to się dzieje? Co myślą w Syrii o tym, że takie szykany w Polsce się dzieją? No nie tylko w Syrii, w rejonie całego Bliskiego Wschodu, w Europie. Nasi przyjaciele są po prostu oburzeni tą sytuacją zatrzymania Mateusza Piskorskiego, który został zatrzymany 10 miesięcy temu. Do tej pory nie przedstawiono mu żadnych zarzutów. Przedłużono mu areszt co 3 miesiące. W tej chwili jest odwołane w apelacyjnym po prostu, bo kolejny, czwarty raz prokuratura wniosła o przedłużenie aresztu bez przedstawienia żadnych oskarżeń. Ostatnio pani prokurator nawet wyskoczyła z tym, że on tam jakieś podatki nie zapłacił. Tak jakby to było związane. Nie mogli doszukać w ogóle nic takiego. Czyli najpierw chcą go wykończyć jak Al Capone. Tak, najpierw został oskarżony o to, że jest szpiegiem dla Chin, później dla Rosji, a potem Irak. Myślę, że jeszcze tam wyskoczy może Honduras, później nie wiem, Gabon, Bermudy albo jakiś inny kraj. Do tej pory nie ma żadnego zarzutu przedstawionego i musimy po prostu żądać uwolnienia naszego przyjaciela Mateusza Piskorskiego. Wiadomo, on działał jawnie, tak jak my wszyscy działamy jawnie. Mamy wolność, wyrażamy swoje opinie cały czas i nie ukrywamy się z tym, protestujemy przeciwko polityce zagranicznej Polski, która na przełomie lat po prostu dąży do sprzedania dosłownie Polski. Bardzo dziękujemy za tą wypowiedź. Przypomnę, że dr Al-Malazi jest wielkim przyjacielem Polski, właściwie Polakiem pochodzenia syryjskiego. Jest tak, Polakiem i Syryjczykiem. Okazuje się, że można. Natomiast ja chcę tylko poprawkę. Ta polityka, która jest prowadzona na Szucha z tego gmachu mrocznego, gdzie zasiada polski minister spraw zagranicznych, to nie jest polityka polska. Jest to polityka antypolska, w dużej części waspowska, zorientowana na najgorszych ludzi zarządzających Stanami Zjednoczonymi. Mieliśmy wielkie nadzieje, że Trump to odwróci. Okazuje się, że Trump raczej nasze nadzieje zawiódł. Natomiast jednak trzeba taką poprawkę nanieść. To nie jest polityka polska. Polityka polska będzie wtedy, jeżeli tacy ludzie jak my, ludzie związani z ruchem narodowym, tym z małych liter, jeżeli narodowcy polscy dojdą do władzy i zasiądą na stanowisku ministra spraw zagranicznych, to dopiero wtedy będzie polityka polska. Drogi doktorze, bardzo serdecznie panu dziękuję za całą pomoc, za całą życzliwość. Muszę przypomnieć, że na spotkaniu wspólnym rządów Tuska i rządu tego państwa, który mieści się w Palestynie. Tak, właśnie kilka lat doktor temu, nazywa Izrael. Tak. To pan Bartoszewski, nie kto inny. Pan, no, nie świętej profesor, pamięci. Niestety, tak, nie świętej pamięci. Bartoszewski powiedział, chwalił się, który ma oczywiście obywatelstwo też izraelskie, chwalił się, że większość ministrów spraw zagranicznych Polski to są pochodzenia żydowskiego. Także oni wszyscy działają na rzecz, powiedzmy, można mieć pochodzenie żydowskie i działać na rzecz Polski. Ja nie spotkałem jeszcze takiego człowieka, oprócz Szenicera, jednego porządnego Żyda, którego znam, jedynego. Natomiast czekamy na te zmiany, oczywiście nie czekamy biernie. Popieramy doktora Mateusza Piskorskiego. Doktor Al-Malazi jest z nami. Ja tylko jeszcze rzucę kamerą, że jesteśmy przed Sądem Najwyższym. Są działacze Telewizji Narodowej, Narodowej Wolnej Polski. Jest policja, jest wóz drzymały słomkowców, którzy domagają się sprawiedliwości. Także taka jest panorama sądownictwa dzisiaj. No i mamy też przyjaciela z Syrii. Dla Telewizji Narodowej program realizował Eugeniusz Sendecki. Dziękuję.